Halo, dzień dobry. Tu kolejny odcinek audycji o Portland Trail Blazers. Jest ze mną jak zwykle Andrzej. Cześć, witam wszystkich. No jak tam? Zmiany. No zmiany, aż nie wiadomo od czego zacząć. Przebudowa, jakiej nie widzieliśmy chyba od tego, co wydarzyło się po odejściu LaMarcusa Aldridge'a. Miami nam wcisnęło lenia. No nie wiem czy lenia, ale może wreszcie nie lenia. Komuś go sprzedali, bardzo się starali. Czy myślisz, że to tak właśnie jest na zasadzie wciśnięcia i że jedna strona skorzystała? No oni go chcieli wypchnąć już bardzo dawno temu, już od 2 lat to próbują zrobić. On tam nie jest lubiany w Miami. Ale był też taki moment, że Portland pod niego podchodziło. Tak, jak był wolnym agentem. No. Z tego co pamiętam. Się przewijał. Czy w ramach trade'u, to nie wiem. Natomiast no pogadamy o nim za chwilę, ale wiesz co, zauważyłem... Nie, wiesz co, chciałem powiedzieć, że taką ciekawość zauważyłem, bo strasznie konsekwentny jest ten nasz Oshley. Pamiętasz, kiedyś próbował Kantera, nawet podpisał go, tylko Casey wyrównało, no to tam 2 lata później mieliśmy Kantera. W zeszłym roku Hezonie próbował sprowadzić, no to teraz sprowadził. Oba Zemora chyba też tam były jakieś podchody w pewnym momencie. To samo z Whitesidem, widzisz, także można, to kogo mu się nie udaje, to można już możemy patrzeć, kto za 2 sezony będzie w to racja. I wczoraj jak myślałem o tym, jaki tam backup na pozycji silnego skrzydłowego może ściągnąć za małe pieniądze, to się przypomniałem sobie, że kiedyś chciał Grega Monroe. I się przeroziłem, że tą konsekwencją wyląduje Monroe u nas, tak? Co nie byłoby jakąś wielką tragedią za małe pieniądze, ale jest Oliver. Jest Oliver, który zresztą już Blazers, nie wiem czy pamiętasz, chwilkę grał. Tak, całe 12 dni chyba. Chyba tak. Gdzieś tak w okolicach gwiazdki. Ale to jeden z moich ulubionych graczy z tego segmentu. Weteranów za małe pieniądze. To nawet jak pisałem jak coś tam na blogu, to on był na tej liście krótkiej. Więc akurat z tego się cieszę. To nie jest jakieś wielkie wzmocnienie, ale przyda się w szatni jako weteran. No i też trochę koszykarsko za nim przemawia. To Adam Piotrowski znalazł taką fajną statystykę, że w ostatnich 2 latach miał lepszą skuteczność za 3 niż Amino i Harkless. I wcale nie grał dużo mniej. Znaczy więcej minut miał od Harklessa, ciut mniej od Aminu. A miał lepszą skuteczność, powyżej 40%. Ale czekaj, to co miał, nie zrozumiałem. To jeszcze raz. Ostatnie 2 lata, aha, ilość minut rozegranych, miał ciut więcej od Herklesa rozegranych minut, to się zmieniłem, a mniej od Aminu. Ale od obu miał wyższą skuteczność za łuku. I to zdecydowanie. No bo to chyba jest głównie to, co on robi, prawda? Tak, to jest 3/4, tak. No. Nie, no brakowało tego silnego skrzydłowego, tak według starej nomenklatury. Teraz mam wrażenie, że troszkę brakuje rezerwowego centra, zakładając, że Collins by wychodziły na 4. A mnie się wydaje, że brakuje rozgrywającego za plecami Lillarda. Również. No to, Simon z tego nie wyniknie. Widzisz, ale to są takie jakby 2 wnioski z tego płyną. Oczywiście jeszcze zarówno rezerwowy center, jak i teoretycznie lub bardziej, bo tam chyba jeden już tylko slot został, jedno miejsce w składzie. To jeszcze oczywiście jakichś minimalnych ludzi może się uda podpisać, natomiast wygląda na to, że Collins i Simons będą mieli dużo na swoich barkach w przyszłym sezonie. I roztropny byłoby nie obciążać, zwłaszcza Simonsa tym wszystkim, bo Collins to już trochę grał, tak? Miał poważne minuty. Natomiast Simons to rzucony na głęboką wodę, może tego nie wytrzymać. To jest człowiek, który ciągle, mam wrażenie, rośnie jeszcze. No rośnie, tylko... No ale wiesz, ja nawet widzę, że z tyłu to jeszcze trochę może CJ coś tam spróbuje porozgrywać, może Bazemore trochę. Tych minut chyba nie przesadzałbym tam więcej niż 15, chyba nie będzie ten Simons grał. Ale przydał się taki Calderon. No, bez przesady. No. W sensie, wiem, weteran, tak? Weteran, ja bym takiego chciał. O Rondo nie śnie nawet. Natomiast dla Collinsa to ja widzę 40 minut póki co do grania. Tylko on oczywiście spadnie za faulę wcześniej, ale rzeczywiście, no bo co, nie ma teraz rezerwowego centra, jeżeli Collinsa za takiego byśmy nie uznawali. No to Oliver, Labissiere. No Labissiere to czym jest, to nie wiadomo. Na razie to jest kimś, kogo dostaliśmy za Caleba Swanningana. Ja nie wiem, czy on się nada do czegokolwiek. Być może będą się wspomagać two-wayami, tak?
dziesięciodniowym jakimś. No tak, no ale to są już takie już uzupełnienia tylko. Czy ten Oliver on może też na piątce troszkę pograć? Myślę, że tak. Znaczy, tak naprawdę to on grał na trójce, czwórce. Na piątce to ja go nie widziałem za bardzo. No właśnie. No ale trochę liga się też w międzyczasie zmieniła. Jasne, to już wiesz, te podział na pozycje takie sztywne, to jest, są skrzydłowi i obrońcy. No dobra, ale może uporządkujmy troszkę. Dobra. Chodźmy teraz może chronologicznie. To był draft, prawda? Był draft. Był draft. Wyszedł nam z tego Nazir Little, którego połowa blogosfery amerykańskiej uznała za wielki styl dla Blazers. No i co ty o tym sądzisz? Obejrzałem ze trzy mecze takie całościowo, nie highlightsy. NCAA, tak? Tak, tak. I coraz bardziej rozumiem tych, którzy... powody, dla których spadł. Aha. Aż tak. Trochę surowy jest. Jego główną zaletą jest atletyzm, siła. Jak na te 19 lat jest rzeczywiście byczkiem, ale nie do końca wie, co z tą siłą zrobić. Jak ją przekuć na w efektywny sposób jakiś. Trochę chaos. W obronie niby to miała być jego zaleta, ale jak dasz mu człowieka, to gania za nim. Natomiast już w takiej obronie, gdzie chodzi o przekazywanie, o jakąś taką rozumienie geometrii parkietu, to jest bardzo, bardzo zielony. No wygląda na to, że to jest głównie potencjał. Rzeczywiście ma potencjał na bycie super obrońcą. Świetny atletyzm, ale no z głową troszkę tak, znaczy IQ chyba nie za duże, co? No tak, to prawda, znaczy na to wygląda. Ale to chyba nie jest temat na teraz. On będzie przy tych ilości skrzydłowych, których teraz mamy, on będzie miał, nie będzie miał minut. On będzie takim trendem, znaczy w rozumieniu ilości czasu gry. To nie jest produkt na teraz. Tak, to tutaj się zgadzamy, że on raczej za wiele minut nie powinien. Na pewno. Po pierwsze nie jest gotowy, po drugie jest dużo na tej pozycji, akurat tutaj jest tłok lekki i on parkietu nie ujrzy moim zdaniem. Jest wzięty człowiek, który ma potencjał jakiś, choć im bardziej, tak jak mówię, go oglądam, tym bardziej trochę jestem sceptyczny, ale mam nadzieję, że się mylę. No wiesz, on jest jeszcze też bardzo młody. No tak, no, te 19 lat działa na jego korzyść. Potem mieliśmy wymianę, tak. Bardzo ciekawą. Turner za Bazemora. Ja się cieszę. Bez pików, bez niczego, 1-1, rzadka rzecz. Ja też się bardzo cieszę, bo nie wiem, czy to prywatnie rozmawialiśmy, czy nawet tutaj, to Bazemor był jednym z kandydatów, którego chcieliśmy zamiast Turnera. Głównie dlatego, że lepiej rzuca. Tak, i mam dosyć tego snucia się po parkiecie Turnera, odpalania w co 10 meczu. Raczej błyszczał w mediach społecznościowych niż w zespole. No on był takim właśnie graczem, który... Znaczy Bazemore jest dużo bardziej uniwersalny, w tym sensie, że ja miałem takie wrażenie, że jak tylko Turner wchodził na parkiet, to cała taktyka była układana pod niego. Jakby to był jakiś super genialny gracz typu, nie wiem, LeBron czy ktokolwiek inny. A to chodziło o co innego, żeby on jakoś w ogóle działał w tej drużynie, no to musiało to być ustawione pod niego, bo nie rzucał na przykład za trzy w ogóle. To irytowało rzeczywiście. A Bazemore jest dużo bardziej taki elastyczny, bym powiedział. Lepiej pasuje do tego zespołu. Te trójki... Na rzeczywiście... trójce zagra, na dwójce zagra. Ja tak. Sądzę, że w niskich ustawieniach jej na czwórce będzie. Grał. Może tak być rzeczywiście, no ale to w takich naprawdę niskich. Zresztą Hood również chyba. No przecież Hood, Harkless jest trochę potężniejszy, ale też gra na czwórce. Ale to są raczej takie pojedyncze minuty w meczu, to nie jest rozwiązanie. Nie, jasne, to będą pływać między tymi pozycjami. Zresztą taka jest NBA, że to jest płynne, te pozycje 2-4. Ciekawe co z Laymanem, jak myślisz? Myślę, że to czy jest szansa, że zostanie i bardzo by się przydał. Dokładnie. No jest szansa, że zostanie, ale to nie jest jeszcze pewne, to podkreślmy. Tak, jeżeli ktoś mu da jakieś tam pieniądze, które Blazers nie będą chcieli wyrównywać, no to go pożegnamy. Jeszcze do Bazemora wracając, na jego korzyść działa to na korzyść jego postaci. To, że on był bardzo, bardzo silnie brany pod uwagę przez Houston, przez Morea.
Murray dawał niemały pakiecik za niego. Ale to rok temu, tak? Tak, rok temu. No to niewiele się zmieniło. Przecież ten sezon miał gorszy. Tam jakieś kontuzje i rzeczywiście trochę ochlap, ale myślę, że taki restart mu się przyda. To jest fajny chłopak. Wiesz, też grał w Atlancie, no to też inaczej się gra. Pozytywny bardzo chłopak, elokwentny. No ta konferencja prasowa, on to zabił wszystkich swoją elokwencją. Takim luzem. Muszę obejrzeć, bo akurat tego nie widziałem. Tak, więc no to dla mnie to jest wymiana na plus. Zdecydowanie na plus. Jedźmy dalej. Co tam było później? Hezonia jeszcze widzę tutaj taki. W tym czasie był Hezonia. No to się wpisuje. Mario. Tak. To się wpisuje w ten model Olszeja ściągania ludzi, którzy gdzieś tam się pogubili, a byli potencjalnymi jakimiś wielkimi. Mieli być. No on to się nawet konkretnie pogubił. On nie jest graczem NBA chyba za bardzo na ten moment. No to jest ostatnia szansa. Jak Stauskas trochę. Tak, jakie ścinki będzie dostawał i zobaczymy, co z tymi ścinkami. Niektórzy mówią, ci, którzy oglądają New York Knicks, że miał parę dobrych meczów na koniec sezonu zeszłego. Ale on podobno miał być strzelcem, jak przychodził do NBA, a procent za trzy to ma taki tarnerowski bardziej póki co. No, to prawda. Tak to podobno wygląda. Ja słabo znam jego grę, muszę się przyznać. Za wiele tego nie oglądałem. On też za dużo nie gra. Trochę taki pozer, trochę kozaczy. Tak. On kiedyś powiedział, że coś a propos Messiego, że dlaczego on miałby chcieć się spotkać z Messim. Niech Messi się chce spotkać z nim. Jakieś takie były historie. Tak, a wcześniej, no w ogóle przy drafcie, on mówi, że jest najlepszym graczem tego draftu. Takie teksty były. Poszedł z czwórką, a teraz nawet nie wygląda, żeby był 40 w tym drafcie. Nie wiem, czy by został brany. Bałkańska krew, gorący. No, zweryfikowało go NBA i życie. I wiesz co, to tak, on jest taki, no trochę jak powiedziałem, kozak. I kozak Hezonia, kozak Whiteside, ten Bazemore też ma wiele do powiedzenia. Ta szatnia będzie trochę inna już. Tutaj w tej sferze takiej mentalnej ułożenia tych charakteru będzie co robić. Whiteside to jest kozak? Mi on się bardziej takim fochmistrzem kojarzy. W sensie wielka gęba, tak. Wielka gęba, muchy w nosie. Muchy w nosie, dokładnie. To tutaj będzie sporo do roboty. Tak mi się wydaje. Wiesz, oni go wyrzucili za drzwi, zanim by zrobił to Jimmy Butler. Bo to mogły być ciekawe zderzenie Whiteside'a z Butlerem. No ale Lillard jest taki bardziej, on tak wszystko wyłagadza, dobre jakieś tam fale, także może będzie dobrze. CJ też tam pomaga. Pamiętasz tą sytuację, kto tam w szatni tak zaczął się odzywać i CJ jednym zdaniem go uciszył? Kto to był, Nurkić? Nie pamiętam. Na początku. W ogóle zresztą, a propos Nurkicia, przecież Nurkic też przychodzi z taką opinią. No właśnie, właśnie. Człowieka, który jest niespokojny, który marudzi, który zrzędzi. No ja teraz wiadomo, jak jest. I wiesz, i tak samo, szczerze mówiąc, Kanter też miał opinię taką człowieka, który o własne statystyki tylko dba, jak stawia zasłonę w ataku, to ledwo ją postawi, już ucieka i nie ma z tego korzyści, bo on leci po ofensywną zbiórkę, także było dużo też takich minusów. Okazało się, że w dobrym środowisku, w drużynie, która o coś gra, no to obaj się bardzo rozwinęli. Kim się zadajesz, takim się stajesz, co? No, mamy nadzieję, że tak będzie również tutaj. Że środowisko trochę wychowa ich. No a co o nim możemy powiedzieć w ogóle? Mówisz teraz o? Whiteside. Oj, jeszcze... Ja napisałem, że to jest gracz no, już starego modelu NBA. No to bez wątpienia. Trochę tych graczy NBA wypluwa. Howardów. Clint Capela też nie Houston nie znalazło na niego kupca. Trochę może z innych powodów, nie do końca z tych samych. Natomiast jeśli nie masz rzutu, nie grozisz z dystansu, to nawet jak jesteś jakimś tam wielkim rim protektorem, to może być za mało. Do niego jest też taki zarzut, że on właśnie jest rzeczywiście dobrym rim protektorem i zwłaszcza tych bloków ma dużo, natomiast on nie lubi się z okolic kosza wychylać dalej, czyli jak ktoś chce rzucić z 5 metra, no to raczej Whiteside mu w tym nie przeszkodzi, bo on będzie tam stał pod tą obręczą. Powtarzam, old school, czyli człowiek, który gra w pomalowanym i nie wychyla się stąd, ale patrz, Collins gra dobrze dalej. No tak. To może być oni mogą ciekawy duet stworzyć. Tak.
Ja bardzo jestem ciekaw, no bo to Miami to był taki bardzo nijaki zespół i tam rzeczywiście mogło łatwo jakieś takie stęchłe powietrze powstać, a tutaj on będzie grał o coś. No, to Miami, zobaczymy. Miami było średniakiem, nie grali oni. To trochę demoralizuje. Właśnie, właśnie. Co ciekawe, on jest teraz w roku kontraktowym. A no, się starać. On ma taką łatkę gracza, który w ostatnim roku umowy nagle gra świetnie, więc może Oshley też na to trochę liczy. A najwyżej jak nie, no to po roku spada stąd i tyle. Kogo pożegnaliśmy? Pożegnaliśmy Aminu, Leonarda, Harklesa, Turnera, Kerego Seta. Kerego Seta i Majersa. I znak zapytania przy Lejmanie jest. Tak. Czyli całkiem inny zespół. Całkiem inny zespół. Z tego koru czteroosobowego Aminu, Harkless, CJ i Lira zostało tylko, zostali tylko Rainbow i tyle. Nurkic, jeżeli go zaliczysz. No tak, ale on przyszedł rok później. Tak, więc przyszedł rok później. To był jeden z takich trwalszych stażem kręgosłupów. Tylko Golden State mieli dłuższą. Zobacz, wiele osób do... Historia. To były różne osoby zazwyczaj, ale wiele osób domagało się transferu właśnie Leonarda, Turnera, Majersa, Harklesa, to chyba ty, Aminu. No to wszyscy mogą być zadowoleni, nie ma żadnego już. Tak, tak. Jak mówiłem, jak rok temu zaczynaliśmy rozmawiać, to mi ten zespół się nudził i trochę mnie wyhamowali tym swoim graniem i dobrym graniem i sukcesem. Ale na standardy NBA to jest bardzo długo, 4 lata. Mhm. Chyba ta zmiana już była taka przez wszystkich oczekiwana i pożądana. Zresztą jeśli oni by teraz nie poszli, poszliby w lutym albo za rok. Oshie podjął decyzję, że teraz atakujemy. Nie no, bardzo słusznie i mi się podobają te ruchy. No, te żarty żartamy z tym Whitesidem, jaki to nie leni i tam rak w szatni, ale facet ma potencjał. No, jeżeli on rzeczywiście będzie tylko chciał, no to może ten zespół wynieść na wyższy poziom. Zwłaszcza w czasie, gdy nie ma Nurkicza. No później to już, jeżeli Nurkicz dojdzie do formy, to raczej Whiteside nie powinien być startującym centrem. Ale na ten czas to jest, uważam, świetne zabezpieczenie. No i w sumie ruch bezpieczny, no bo jak się nie sprawdzi, to po tym roku jego kontrakt spada i już. Gdybyś miał jakieś wątpliwości, to Piotr Cidacz napisał, że to jest kozackie lato. Portland, najlepszy off-season Olszeja. No właśnie, jak wiem, Piotr Cidacz się zna. Tak. Nie to co my, więc... Wojnarowski, więc... Adrian poprawił, że Portland weszli do grupy kontenderów poważnych tymi ruchami. Więc... No ja ci powiem, że to bardzo mi się podoba, co Utah robi na przykład, ale to, co Portland robi, też mi się bardzo podoba. S5 tak. Utah jest potężne. Jest potężne, tak. Natomiast wydaje mi się, że ten, ci nasi Blazers są troszkę głębsi jednak. Tak, to czy S5 Utah to jest siła atomowa, ale mamy głębie. Bo tak jak spojrzysz na Utah, no to co oni tam mają na tej ławce? Exum i oni? I dalej nie mogę wymienić. No więc właśnie. Nikogo. No więc u nas właśnie. Jest trochę głębiej, choć też te dziury mamy, jak powiedziałeś na początku, z tym centrem i z tym rozgrywającym. No właśnie, gdzie są dziury? Pojawiają się takie głosy, że skrzydła, nie? Jak taki Durant by nagle tutaj przyszedł, LeBron albo inny niski skrzydłowy, no to nie bardzo jest go kim kryć, prawda? Znaczy, na pewno Bazemore i Hood muszą ruszyć w obronie tyłki. No nie ma Aminu, nie ma Harklesa. No. Hood obrońcą jakimś super nie jest, Bazemore jest... Ale w playoffach takie, to nie było złe, to nie była jakaś dziura. Znaczy dużo lepszy był niż się spodziewaliśmy, to na pewno, ale to nie jest obrońca. On po prostu może nie być minusowym obrońcą. Myślę, że tego możemy od niego oczekiwać, natomiast czy on jakiś tam bardzo plusowy będzie, to nie wydaje mi się. No więc zostaje ten Bazemore na takiego... jakiegoś niskiego skrzydłowego, powiedzmy, rywali. Nie za wiele, ale jest Collins i Whiteside pod koszem ewentualnie. No, takie pytania. W każdym razie, właśnie, takie generalne pytanie. Czy to jest lepszy zespół, czy gorszy od tego, który skończył sezon ten ostatni? Bez Nurkicza nadal, tak? Rozważamy, że Nurkicz nie gra. Wydaje mi się, że
troszkę jednak gorszy, no bo nie ma Ikarego, nie ma Kantera, ale to jest takie na dwoje babka wróżyła. No jest dość porównywalny, wydaje mi się. Że chyba na tym etapie trudno coś kategorycznie stwierdzić. Powiem ci tak, to jest lepszy zespół niż zespół, który był w zeszłe lato o tej porze, jakbyś z niego wyjął Nurkicza. To jest na pewno lepszy zespół. Mhm. Czyli bez Huda, bo Hood i Kanter doszli dopiero w połowie sezonu. Więc poziom wyjścia jest lepszy niż rok temu, uważam. No dobra. No i nie ma takich postaci, w których patrzysz i się drapiesz w głowę, no co ten Turner tutaj robi, po co on tu jest. No chyba, że nie wypalają, wtedy będziemy się drapać w głowę w trakcie. Ale chyba, że co? Chyba, że nie wypalą, tak? Bejzemory i inne Hezonie i tym podobne wynalazki. Nie no, na Hezonie to nie ma co liczyć, że wypali. No jak wypali, to w ogóle fantastycznie, ale to jest podpisanie za minimum i to jak nie wypali, to nic się nie stanie tak naprawdę. No jeszcze jest Scalabissier. No to też pewnie liczył, ale zobaczymy. Generalnie ciekawie się to układa, bo Golden State już nie jest tym Golden State. Zobaczymy, jak ten peraton się ułoży. No właśnie, jedyna rzecz, która tu mogłaby... Jest Utah, powiedzieliśmy. Teraz czekamy na to, co zrobi Kawhi, bo jeśli postawi na Lakers, to będzie ponamiatane chyba. Jeżeli postawi na Lakers, to bijemy się o drugie miejsce. Ale jeżeli nie postawi, no to można i wygrać tę ligę w tym roku. Bo tak na zachodzie to... Czemu nie? Nie ma takiego dominatora teraz. Kto tam się wzmocnił, tak? Oprócz Utah. Pelicans, ja nie ufam zespołom, które budują, chcą w pierwszym roku na debiutancie. Znaczy Pelicans się będą bić o playoff, o nic więcej. Dobra. Denver zostało tak, jak jest. Czyli jest bardzo mocny, tak jak było bardzo mocny. Mhm. Dallas coś tam kombinuje. Houston, nie wypaliło im z Butlerem i zostali z tym, co mają. No ale to nadal jest potencjał też na finał ligi, więc tak oni akurat nic robić nie musieli. Ja szczerze mówiąc bardzo się im dziwię, że tak sobie popsuli w ogóle atmosferę tymi wszystkimi komentarzami, że kogo tu oni nie powymieniają i teraz nic tak, bo oni zaczęli... On na dzień dobry rzucił Morej, w sensie rzucił, że wszyscy są dostępni, tak? Oprócz tak, teraz nic z tego nie wyszło i będą musieli z tym zostać w szatni. No to też ciekawe, tak, pod względem psychologicznym. Więc wydaje mi się, że stawka jest wyrównana. Jest super wyrównana. Jeśli założymy, że Kawhi zostaje w Toronto i nie wybiera Lakers. No to słuchaj, no to... A propos, on w ogóle szachuje... To pewnie Blazers mają taką samą szansę na finał ligi, jak jeszcze ze cztery inne zespoły w konferencji zachodniej i trzeba o to grać, no. Nie wiem, teraz gadamy, może już podjął tę decyzję, nie mam tam podglądu za bardzo, gdzie zajrzeć, ale jak... No, waha się strasznie i blokuje tam ruch innych wolnych agentów. Nie wygląda, żeby podjął. Ale paru agentów chyba czeka na jego decyzję. Jakiś Danny Green i paru jeszcze innych. Smok to został przecież. Tyle się tego zadziało w ostatnie dwa dni. Kazins nie może znaleźć chętnego na siebie. No, mamy dziurę na centrze. No. Z rezerwy. Za minimum, zapraszam. Za minimum. Wchodziłby za Whitesidem. Czemu nie? No. Dobra, tak to wygląda w wielkim skrócie. Cóż, to możemy jeszcze poruszyć jakieś tematy. Liga letnia się zaczyna. Mhm. Już grają. Już nawet grają. Tylko Luka Samanić dla San Antonio. 12 punktów, jakieś bloki. Zbiórka. Jesteś? Jestem, halo. Uciekłem. Halo? No okej, bo tak coś przerywało. Teraz już mam też jakieś słabe połączenie, widzę, ale dobra, może dokończymy, to dogramy. Mówię o Luce Samaniciu, który tam miał całkiem przyzwoity. To czy to jest analiza boxscoru, nie? Żeby nie było, że oglądałem. A on był w Spurs chyba go wybrali, tak? Tak. Okay. Więc tam to boxscore nieźle tam go pokazuje. No ale Portland rusza 6 meczem chyba z Detroit. Tak, o jakiejś fajnej godzinie, zdaje się, o 18.30 naszego czasu. Urlop odpuszczam i liga letnia to jest ten element świata NBA, który tak mnie średnio interesuje. Naprawdę? Wydawało mi się, że lubisz. Nie za bardzo. Nie daję rady oglądać tych meczów w jakichś tam większych fragmentach, jakieś highlights bardziej i boxscory. Ale to zawsze na urlopy przypada. No, musi być jakiś moment, kiedy do tego NBA odpoczywasz i tak jest mnóstwo wrażeń. Ten
to szaleństwo w tym roku z tym rynkiem agentów było niesamowite. Jak ruszyło pierwszego dnia, to ja już nie wiedziałem, gdzie ja mam oczy. Nie, no to było takie... Była lawina. Tak trudno, aż to było przerobić, ogarnąć tematem. Wrzucimy to, wrzucę tam informację o Summer League, o składzie, kto tam będzie grał. W każdym razie bronimy tytułu, jakby ktoś nie zapomniał. Dokładnie tak. Będzie to Portland, o tyle ciekawe, może być to ciekawe, bo zobaczymy troszkę próbkę, jak ten Simons wygląda, kim jest trend. Właśnie, bo o tym możemy jeszcze chwilkę porozmawiać, bo od jakiegoś czasu jest straszne zamieszanie wokół tego Simonsa. Wszyscy wokół mówią, jaki to on jest świetny. Nawet ten admirał Schofield, jak tu przyszedł na trening przed draftem, no to też on oczywiście o wszystkim mówił. No to nawet też w wodzie w kranie w Portland, jaka smaczna. No ale też powiedział, że Simons jest unguardable, jak on to powiedział, czyli że nie da się go bronić. Możesz bronić, a on do rzutu i tak jakiegoś dojdzie i możesz liczyć tylko, że nie trafi. No i ludzie z ESPN mówią, jaki to on świetny jest, jakieś tam przecieki. O co tu chodzi z tym wszystkim? Wygląda na to, że jakiś kolejny kozak nam z tyłu rośnie. W teorii też można małą nowelę napisać, zobaczymy, jak to wyjdzie. No o tyle to mówię, te mecze Summer League mogą być ciekawe, jak on wygląda. Wiesz co, bo on nie wyglądał na kreatora gry, takiego, który prowadzi grę. Nie, to jest raczej taki CJ McCollum. Dwójka, nie? To jest taka dwójeczka. Chociaż, wiesz, no mało go widzieliśmy. Jakieś tam parę fajnych podań też miał. No. Chyba Kozła nie ma takiego super silnego. Jezu, ile ciekawych rzeczy będzie w tym sezonie do oglądania. Będzie, fajny sezon. No. Ale ja ci powiem, nie przypominam sobie, żeby był taki szum wokół gracza, który w zasadzie jeszcze prawie parkietu nie powąchał i tylko go ludzie na treningach widzą. Pamiętasz, ostatnio mówiłem, że dla mnie już jakąś teorię spiskową lęgła mi się, że oni go tak pompują, bo może chcą jakimś dealu go upchnąć. No tak, tak. Ale no ciekawe. Ja bym nie chciał, żeby go wymienili, bo rzeczywiście jego i Collinsa trzeba trzymać. Od początku nam się podoba. Ja bym Collinsa to bym jeszcze w niektórych, wiesz, tak. Jeszcze bym w niektórych wymianach Collinsa widział. Zresztą nie, no pewnie Simonsa też. Ale poczekajmy, bo może wypalić. Kurczę, może te przy dużych minutach zobaczymy, co on będzie grał. W każdym razie na Summer League Collins jest tylko na treningach, nie będzie meczach brał udziału. No i słusznie. Bardzo dobra decyzja, tak. Niech tam się Labizier uaktywnia i ten na 10-dniowym kontrakcie Jalen Hart. I tam paru jeszcze jest jakiś. To jest kto? Jaka to jest pozycja ten Hart? No to jest silny skrzydłowy, ale tak jak mówiłeś ostatnio, bez rzutu. Jakiś center za minimum by się jeszcze przydał. Oni wzięli tego Stokesa, który był u nas rok temu całkiem nieźle grał w tych meczach nadprzesezonowych jakichś i on w Memphis parę dni był w tym sezonie. Taki kołek na 5 minut, jak już nie byłoby nikogo. A kto tam jeszcze został z wolnych agentów na centrum? Ja nie wiem, czy Kufos chyba w Sacramento ma jakąś umowę, Costa. Bo oni tam mają tłok na tych podkoszowych pozycjach. Jejku, to co Sacramento, to oni tam mają samych podkoszowych, mam wrażenie. No i Costa Kufos, no byłoby ktoś. Nie wiem, czy Zach Randolph, kurczę, gdzie on jest, co on robi? Zach Randolph? Nie. No. Nie. Może. No. Kariera spięta klamrą. Tu zaczął, tu skończy. Nie, tak strzelam, bo zaskoczyłeś mnie tam. Nie mam listy tych graczy. No, próbuję znaleźć. Oj, South Trench. Nie otworzę. O dobra, mam otwarte. No to zjadę na sam dół, żeby byli ci najtańsi. Najtańsi. Dobra, tych nie znam, to nie będę o nich mówił. Kevin Serafin widzę. Jezu, to on żyje jeszcze? Tyler Zeller, Luke Cornet, Gustav Ojon. Cam Birch, o to jest ciekawy zawodnik, ale on będzie droższy. Miał dobry sezon. Costa Kufus. Jest? Jest podobno. No, to ja bym Tyson Chandler, o ciekawe. A nie wiem, czy nie będzie kończył. On może kończyć, no i nie wiem, czy będzie chciał z 13 milionów dolarów zejść do minimum, bo tyle miał ostatnio. Kylo Quinn już jest zajęty. Salah Mehri, no to nie wiem, czy bym go chciał.
No ale jest. Wiesz, nie mówimy o wypełniaczach czasu trochę też, nie? Nie jakiś... No na 10 minut Salamechri może. Twój Greg Monroe, Marcin Gortat. Marcin pyta się, na razie nie wie, czy klaps to jest przemoc, czy nie, więc ma inne problemy. Tak, nie wie? O kurczę, tak. To trzeba mu powiedzieć. Marcin, to jest przemoc. No. Zapamiętaj. Już mu tam ludzie odpowiadali. Jordan Bell. Ktoś go chyba już podpisał, czy nie? Tak, Minnesota. Minnesota, za Zapaczulia. O kurde. Amir Johnson chyba jest wolny. Chyba wolny. Tak. No jest ich trochę. Richauna Holmesa już ktoś. A, jeszcze był Quincy Acey. O, Joakim Noah jeszcze jest, słuchaj. I Noah Vonleh. Nie, Noah Vonleh to pójdzie za jakieś 10 baniek gdzieś tam pewnie. No co ty mówisz? A gdzie tam? To dlaczego już nie poszedł? Ed Davis poszedł. Za 5 milionów. No tak, 2 lata po 5. W Palmie się śmieli, że powinien zwolnić agenta. My się zakochali w nim, a co on umie oprócz blokowania? No nie, ale 5 milionów trochę mało wydaje mi się. No chociaż Kanter za 5 milionów. Nie, ale to jest rynek centrów. Spójrz na cenę, jakie za centrów idą. No a no a Vonleh chcesz dać więcej? Nie, ja nie. Myślę, że to jest te 2 razy 5 i tyle. Okej. Okay. No jeszcze jest Pau Gasol. Zapraszamy do Portland. Ale on chyba, nie Gasol. Wiem, czy nie kończy też. Tu tak już wyciągamy z ZUS-u ich powoli. No na 10 papiery minut, wiesz, więcej nie potrzeba. No nie, w każdym razie przydałbyś. Ja też myślę o tym rozgrywającym. No, nie wiem. Bo wiesz, był zawsze Turner, nie? Komu Stotts pozwalał prowadzić grę samemu bez... Ale wiesz co, no Turner, tak jak mówię, Turner to było trochę na siłę, no bo on jak nie rozgrywał, to już w ogóle był nieprzydatny. No właśnie, taki ktoś był potrzebny, to ułożyłby tam troszkę grę, no bo Setkary też tego nie robił. No ale zobacz, masz 30 parę minut Lillarda. No Bazemore wydaje mi się może też trochę porozgrywać. No to już kurczę, sporo od niego chcemy już. Ale to nie chodzi o to, żeby to był jakiś wirtuoz rozegrania. Nie, spoko. Simons jest... Czyli uważasz, że bardziej potrzebny jest jakiś center? Ja bym raczej szedł w rezerwowego centra niż w rezerwowego rozgrywającego. No ja wierzę w tego Simonsa bardzo. No tak, ale też nie może zarzucić go minutami. Nie może grać więcej niż 15-20 minut. No ale nie musisz, moim zdaniem nie musisz. No akurat rotację na z tyłu, masz przecież tego Bazemora, masz Huda, masz CJ'a, masz Lillarda, masz odpyty graczy tak naprawdę. No dobra, zobaczymy, może coś wyczarują jeszcze. Olszy jest w sztosie, a tak. Bardzo bym chciał, żeby Lehman podpisał tą ofertę. No jasne. Znaczy, żeby za te dwie bańki. Ale widać, że czeka jeszcze na coś, tak? Na coś czeka, no może do Lakers pójdzie. No wszyscy czekają. Kałaj z wujkiem chodzą gdzieś tam sobie, rozmyślają, okay, wszyscy no, czekają. Ale to naprawdę trzeba by nam się dać, żeby ten Kałaj został w Toronto, bo wtedy to się otwiera wszystko tak naprawdę. No jak on przejdzie do Lakersów, to mogiła trochę. No chyba, że do Clippers przejdzie, no to wtedy jeszcze też można powalczyć. Clippersi mają sporo kasy. Właśnie, oni mają kasę. Oni mają 32 miliony. Nie są w stanie nikogo podpisać. No, że ze dwóch muszą wyciągnąć. No. Beverleya podpisali. Tak. I zobaczysz, Vonleh zostanie i dostanie z 15 baniek. No okej, okay. No jak do Clippers to niech idzie. Kazincowi dadzą. Nie, to Nixi dadzą Kazincowi. Nie, niech się mają silnych skrzydłowych. Albo Sacramento kolejnego centra. No, niektóre kluby jakieś nie, to jest po prostu niesamowite, jak te kluby. Takie Sacramento, Knicks. Ich polityka jest przedziwna. No ale dobra, to nie nasze problemy. Ale wiesz co, jeszcze jedno pytanie. Czy to, że takich graczy podpisaliśmy, te wszystkie spadające kontrakty wyrzuciliśmy, oznacza, że już nie będzie w lutym ruchów? Właśnie... To nie jest przesądzone. Nie jest przesądzone, bo taki Bazemore i Whiteside równie dobrze też mogą być użyci w wymianie. No, także w tym sensie te ruchy są dobre. One są bezpieczne. Dokładnie. To nie są, pamiętasz, to nie jest to przereagowanie, że w 2016 kontrakty po 3-4 lata. Wcale nie jest powiedziane, że w lutym takie kontrakty nie mogą nagle na właśnie jakiegoś Kevina Love'a czy Blake'a Griffina zostać zamienione, gdyby się okazało, że
No że to by miało sens, bo nie tym wiem, Nurkic by wrócił i tutaj Blake'a Griffina na czwórkę. Tym bardziej, że do tej pory Olszej, wiesz, zimą to on umie, nie? Znajdywać ludzi. Może Aldridge? To by było też fajne. Ja wiem, ty go nie lubisz. Nie, że lubię, tylko no tak. No nie masz sentymentu, o tak, do niego. Też nie. Było, minęło. No, ale to się działo. No. Chyba wyczerpaliśmy mniej więcej. Czy tak. Masz coś jeszcze do dodania? Wiesz co, pewnie o czymś zapomniałem. Na 100% o czymś zapomniałem, ale to najwyżej dopiszę. bo może pewnie... A, pozdrawiamy Rip Citizena. Wymodlił Hasana Whitesidea. Jesteśmy wdzięczni. Człowiek, który udowodnił wszystkim, że marzenia się spełniają. Tylko trzeba bardzo chcieć. I w kółko o tym gadać. Tak. Także pozdrawiamy bardzo z tego miejsca. Tak, i my gratulujemy takiego strzału. Gratulujemy. Tak. I jeszcze takie to, co jest na blogu i trochę o Blazer, trochę nie, jeśli chcecie komuś pomóc, osobie bardzo potrzebującej, a przy okazji sprawić sobie jakiś fajny prezencik związany z Blazers, no to poczytajcie o ostatni post na blogu. Dziewczyna bardzo chora, bardzo utalentowana, jest w stanie coś narysować, coś namalować w zasadzie. Więc szczegóły na blogu, tak jak powiedziałem. Będą relacje z Summer League, wracając już czysto do Blazers, do tematu. A powiedz mi... Będziemy pisać o Summer League. Bo tam widziałem, że szukamy ludzi do pisania, czy ktoś rezygnuje, Jeden człowiek nowy, zadebiutuje najprawdopodobniej 6 lipca pierwszą relacją z meczu z Summer League właśnie z Detroit. Będzie wzmocnienie, tak, bo potrzebujemy kogoś na zmianę, bo zamordujemy się w tym rytmie, w tym systemie. No, poprzeczkę postawiliście sami sobie wysoko, więc takie są konsekwencje, panie kolego redaktorze naczelny. Tak, jak coś głęboko wejdzie, później trudno się z tego wyplątać. W każdym razie będzie nowy człowiek, pierwsza lecja, jak powiedziałem, 6, a później Andrzej Ogień i Lucero, więc oni lubią to. Oni umieją w to, czyli Summer League, szalone relacje o szalonych meczach. Okej. Okay. No i co? I chyba w dobrych nastrojach czekamy na właśnie ligę letnią i podoba nam się to, co się zadziało w ostatnich dniach. Chyba taki jest wniosek końcowy. Tak, podobało nam się. Czekamy może coś jeszcze. Jakiś właśnie center z przeceny. Może coś tam jeszcze Olszej myśli. A na razie dobrze, dzięki. Dziękuję bardzo również. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.